kolor mnie realnie emocjonuje, pasjonuje, rozagnia. Interesuje się kolorem, interesuje się potencjałem koloru, ekspresją w nim zawartą, jego potencjałem symbolicznym. Interesuje mnie też miejsce koloru w kulturze i społecznej dynamiki koloru. W tej chwili przechodzę epokę hiperkoloru, zajmuję się tak zwanymi dyeglow, czyli neonowymi, powszechnie tak znanymi pod nazwą neonowych czy fluorescencyjnych kolorów, czyli tymi wszystkimi tak zwanymi żarówiastymi pomarańczami, cytrynami, zieleniami. Zachwyca mnie to, że są to kolory, które powstają o zmierzchu, że w świecie, kiedy wszystkie barwy wygasają, nagle pojawiają się te kolory właśnie ze zdwojoną intensywnością w momencie, kiedy zanika światło. A jednocześnie podoba mi się ich rozłożenie w dynamikach kulturowych. Interesuje mnie jakby to, ten pewien absurd polegający na tym, że kolory również przyporządkowujemy do sfer dobrego albo złego gustu, podczas kiedy gust w ogóle w kulturze tak naprawdę nie powinien mieć nic do rzeczy. Natomiast wszystko to, co jaskrawe i krzykliwe, wydaje się być, jest postrzegane jako jarmarczne, jako bazarowe, jako oczywiste. To jest kolor popkultury, to jest kolor dyskoteki, to jest kolor plaży w Acapulco, to jest teoretycznie ten zły gust. A tak naprawdę jest to po prostu zdwojona intensywność bycia. Mnie interesuje intensywne bycie, mnie interesują manifestacje, mnie interesuje pewna ostentacja, mnie interesuje nasycenie, bo w nim jest spełnienie. A w spełnieniu też jest szczęście, a mnie w tym wszystkim, co takie zagmatwane i skomplikowane, czyli w tym całym świecie ludzi, w którym żyjemy, interesuje jakiś taki właśnie potencjał, potencjał szczęścia, radości, intensywności. Kolor polski to jest kolor szary, no i to wynika jakby, wiesz, i z określonych kondycji geograficznych, że tutaj kolor się nie utrzyma. Nawet gdybyśmy my nagle zaczęli nasze domy malować, takie się maluje w Meksyku, to prawdopodobnie srogie zimy i surowe jesienne deszcze, ten kolor by nam spłukały. Z drugiej strony niebo przez pół roku jest tutaj szare. Z trzeciej strony Polacy są ludźmi poważnymi, a kolor nie licuje z powagą. Powaga to czerń, powaga to szarość, ewentualnie dziewicza biel, no czasem na tą kategorię właśnie dobrego gustu, wysmakowania załapuje się jeszcze beż. No ale Polska jest przede wszystkim szara. Myślę, że również zielona, że Polska jest szaro-zielona. A tak naprawdę moglibyśmy się dopatrzyć wielu kolorów, ale na pewno nie w tym, jak się ubierają polscy mężczyźni.